Witam Was na moim kanale, słuchajcie, dzień dobry wszystkim. Chciałbym dzisiaj z Wami sobie porozmawiać na temat, słuchajcie, znowu modelu Astra. Ja tak tu tłukę o tej Astrze, słuchajcie, bo ja wszystkich tematów cały czas nie poruszyłem. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o modelu typu Astra GTC. Słuchajcie, ten model, on powstał praktycznie tak jak cały model Astra H. On tam zaczął być produkowany od 2003 roku. GTC to, słuchajcie, oznacza konkretnie Gran Turismo Compact. I to tak niektórzy mówią, że jak są sagi rodzin, które jeżdżą Oplami, no to dziadek na przykład wyrywał babcie na Opla Mantę. Moje pokolenie to wyrywało, słuchajcie, żony na kalibry, a pokolenie teraz, ludzi, którzy śmigają sobie, no to wyrywają swoje dziewczyny czy swoje żony na Opla Astra GTC. I coś w tym, słuchajcie, jest, bo jeżeli chodzi o Astra H, to Astra H GTC to jest praktycznie najbardziej chyba takie ciekawie designersko auto kompaktowe zaprojektowane. Słuchajcie, Opel Astra H został zaprojektowany i Astra H GTC na płycie podłogowej typu Delta. To jest płyta podłogowa skonstruowana przez firmę General Motors. I praktycznie wszystkie Astry, jak też, słuchajcie, i Zafiry dwójeczki były zmontowane na tego typu konstrukcji. Słuchajcie, jeżeli chodzi o przedział silników, to praktycznie Astra GTC to miała bardzo zbliżony przedział silników, taki jak typowa Astra hatchback, czyli to były silniki od 1.4, słuchajcie, do silników dwulitrowych. Słuchajcie, 1.4 silnik benzynowy osiągał około 90 koni mechanicznych, 1.6 osiągał około 105 koni mechanicznych. Był jeszcze drugi 1.6, taki jak ja mam w swojej Astrze, 116-konny. Potem mieliśmy silniki 1.8, dwa modele, silnik bezzmienny kwas, który uzyskiwał 125 koni mechanicznych, silnik 1.8, który uzyskiwał 140 koni mechanicznych ze zmiennymi fazami. No i potem wchodziły już silniki, słuchajcie, dwulitrowe. Dwulitrowy silnik benzynowy, jak pamiętam, słuchajcie, uzyskiwał około 170 koni mechanicznych. Z tym, że w wersji OPC, czyli turbo doładowane, to była zupełnie inna historia i na przykład silnik 1.6 potrafił, słuchajcie, wycisnąć około 180 koni mechanicznych. Słuchajcie, teraz cała seria OPC to były auta sportowe z silnikami uturbionymi. Te silniki miały dużo większe moce, one były zasilane sprężarkami, czyli na dorocie mieliśmy zamontowane sprężarkę w tego typu silnikach. No i te silniki oczywiście uzyskiwały dużą większą moc w porównaniu do silników wolnosących. Jeżeli chodzi o silniki diesla, no to przedział był mniej więcej podobny. Tam silniki były, jak pamiętam, od 80 koni mechanicznych, słuchajcie, do 150 koni mechanicznych i te silniki też były montowane w tych nadwoziach GTC, aczkolwiek ja uważam, że jest to trochę nieporozumienie, bo GTC, no to powinny być raczej silniki takie, no w miarę szybkie, dynamiczne i tak dalej. I także o silnikach diesel nie mam dobrej wiedzy, jakie były wersje GTC. Natomiast wiem, że jeżeli chodzi o silniki benzynowe, to było dużo spektrum tych silników. Tak jak wspomniałem, od 1.6 do silników 2.0. W tym także była montowana seria silników wersji OPC.
Jeżeli chodzi o wystrój wewnętrzny Opla Astra GTC, no to muszę wam powiedzieć, że praktycznie to było generalnie to samo, co w wersji tej podstawowej hatchback, i wystrój wnętrza się praktycznie no, niczym nie różnił od tych wersji hatchback czy wersji cabrio tej twin top. To były praktycznie tak samo wystylizowane deski rozdzielcze. Jeżeli chodzi o wersję GTC, no to linia deski rozdzielczej jest dokładnie taka sama jak linia deski rozdzielczej zwykłego hatchbacka. Kierownica jest z multifunkcją, możemy tutaj sterować komputerem, możemy sterować funkcjami głośniej, ciszej. Wyświetlacze informujące o funkcjach są praktycznie podobne. Ja mam tutaj akurat wersję poliftową po 2007 roku, także te wersje już często miały właśnie taki kolorowy wyświetlacz. Natomiast jeśli chodzi tutaj o centralną tutaj konsolę, no to praktycznie było wszystko identyczne. Radia od wersji GTC do wersji hatchback i odwrotnie praktycznie były w pełni kompatybilne. Tak samo jeżeli chodzi o tutaj, słuchajcie, manipulatory nawiewu, klimatyzacji, ogrzewania, to praktycznie od wersji GTC i do wersji hatchback i odwrotnie z wersji hatchback do wersji GTC, to te manipulatory, one praktycznie pasowały względem siebie, także można to było tutaj tym jak najbardziej spokojnie lawirować. Jeżeli chodzi o wystrój w ogóle tutaj dyski rozdzielczej i przodu, to praktycznie wersja GTC z wersją hatchback, jeżeli chodzi o przód, to praktycznie jest identyczna, muszę wam powiedzieć. W wersji GTC oczywiście tutaj ja siedzę w tej chwili w hatchbacku. Inne są drzwi, te drzwi one są po prostu dłuższe i tutaj mamy inaczej troszkę skonfigurowane siedzenie, bo siedzenie jest odsuwane i ono jest praktycznie łamane. Ono się nie skręca, nie jest skręcone jak w tej wersji hatchback, tylko jest po prostu łamane i wchodzimy sobie tutaj do tyłu. Tak to wygląda w wersji GTC. Co do kolorystyki wnętrza, najbardziej popularne są takie kolory srebrny szampan. Czasami zdarzają się też takie wersje z wystrojem w kolorze grafitu, to bardzo często jest też takie wersje lepsze OPC, to zamiast takiej srebrnej tutaj kredki, to często mają taką zupełnie inną troszeczkę kolorystykę. Są to takie kredki czarne z połyskiem. Ja może kiedyś mi się uda taką kredkę zdobyć, to wam pokażę, jak to mniej więcej wyglądało. Jeżeli chodzi o sam system audio, to Astra GTC ma bardzo, bardzo podobny lub nieidentyczny system audio. Słuchajcie, mamy taki centralny głośnik tutaj pod szybem, który nam informuje o błędach. Mamy takie pikania, jak nam coś się dzieje. Tak to wygląda. No i generalnie mamy tak zwane głośniki z przodu wysoko i niskotonowe w drzwiach. Ze strony prawej i ze strony lewej. Tak to wygląda. No i praktycznie z tyłu mamy jedną parę głośników. Także łączną sumę daje nam to około 7 sztuk w naszych Oplach. Także to się tyczy do Opla Astry GTC, jak i słuchajcie, do Opla Astry Hatchback i Zafiry.
Słuchajcie, jeżeli chodzi o linię nadwozia, to praktycznie przód auta Astry GTC jest identyczny jak z przodem Astry Hatchback, Astry Twin Top. No Zafira już ma troszkę inny przód. Lampy są bardzo fajnie wyprofilowane. Żarówki wchodzą typu H7, więc tutaj nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o wymianę. No małą trudność stwarza sama wymiana żarówki, bo żeby wymienić żarówkę, to praktycznie musimy dojść tutaj od tej strony, ściągnąć specjalną klapę inspekcyjną i w tym momencie dopiero możemy dostać się tutaj do lampy. Także jest to troszkę taka mała niedogodność, bo zimą, jeżeli tam się nam dostanie lodu, czy brudu, czy błota pośniegowego i to nam zamarznie, no to w tym momencie no jest kłopot wymienić taką żarówkę. Także jeżeli chodzi o sam design, to Astra H wersji GTC ma praktycznie identyczny ryjek jak Astra Hatchback. Także słuchajcie, Astra GTC to praktycznie ma dokładnie taki sam wygląd maski. Jeżeli chcielibyście przekładać na przykład lampy, maskę z wersji GTC do Hatchbacka, to przód będzie Wam tutaj jak najbardziej pasował. Tak samo ze zderzakiem nie powinniście mieć tutaj żadnych problemów. Same niuanse będą tutaj, jeżeli chodzi o tył. W Hatchbacku tutaj mamy, tak jak widzicie z tyłu, drugie drzwi. Mamy drzwi kierowcy, mamy drzwi pasażera i mamy tą tak zwaną klapę bagażnika. Natomiast w wersji GTC to wszystko jest bardziej ścięte. No i ten samochód po prostu wygląda bardziej agresywnie. Jeżeli chodzi o koła, to felgi są bardzo, bardzo zbliżone. Ja mam taką typową konstrukcję felg oplowskich. To są najbardziej chyba popularne felgi, z tego co pamiętam. Bardzo podobne były felgi w wersjach GTC. Także jak widzicie, zobaczcie, Astra GTC ma bardzo podobny grill przedni jak Hatchback, identyczny. Tu mam wersję przed 2007 roku, tutaj jest troszkę inny grill niż u mnie. Tak jak widzicie, kształt lamp jest praktycznie identyczny jak w mojej Astrze, natomiast maska, botniki przednie, zderzaki tutaj jest bardzo, bardzo podobnie. Kształt szyby przedniej jest też, można powiedzieć, no mogę się mylić, trochę jest inne nachylenie, wydaje mi się, przedniej szyby. No i to co różni tutaj od Astry Hatchback, to jest sam tył. Tak jak widzicie, on jest po prostu bardziej ścięty, no i cała bryła naszego samochodu jest po prostu inna, jest bardziej sportowa, taka bardziej agresywna. To jak przyglądamy się bryle wozu, to ona jest po prostu taki kształt strzały, jak widzicie. Także już widać, że auto, ono jest po prostu bardziej agresywne. Chcę mu się jechać, tak to by można powiedzieć. Także to jest chyba najbardziej popularny model w ogóle Astry H, bo on jest po prostu ładniejszy od tej zwykłego hatchbacka, z racji tego, że ma po prostu ładniejsze kształty. Jeżeli chodzi o kolor, to ta Astrunia, ona ma też taki dosyć bardzo popularny kolor. To jest taki srebrno-szampański, z tego co widzicie. Tutaj sobie ktoś zamontował relingi na dachu. Także mam nadzieję, że mnie nie pogoni. Także sam tył jest bardzo, bardzo zmienny od naszego hatchbacka.
jest po prostu bardziej agresywny. Także słuchajcie, to byłoby na tyle na temat naszej Astry H GTC. Ja myślę, że może jeszcze jakieś odcinki na temat Astry GTC zrobię w trakcie użytkowania. Zobaczymy, co tam się uda i z kim się uda zrobić. I także jak wam się podobało, to słuchajcie, dajcie łapę do góry. Jak wam się nie podobało, dajcie też łapę do góry. Udostępniajcie te moje materiały, oglądajcie, lajkujcie, wspierajcie, jeżeli chcecie. Tam jest pod filmem link do wsparcia kanału. I trzymajcie się, na razie, do zobaczenia, hej!